Dzień doberek, boberek! Witajcie moi drodzy w nowym daily vlogu. Mam dzisiaj fantastyczne samopoczucie, bo za oknem sypie śnieg. Więc zrobiło się już, tak wiecie, cudowna atmosfera zimowa, klimat i tak dalej. A ja zacznę dzisiejszy vlog od pokazania Wam przepięknej przesyłki, wyjątkowej przesyłki, która przyszła do mnie od marki LilySilk. Jesteście gotowi? Moi drodzy, marka LilySilk jest to marka, która tworzy swoje produkty w 100% z naturalnych materiałów premium, takich jak jedwab morwy i kaszmir mongolski. Jedwab morwy pochodzi właśnie z drzew morwy, które wymagają mniej wody niż bawełna do wzrostu. Marka produkuje rzeczy wykonane z włókien naturalnych, a nie syntetycznych. Oczywiście dokłada wszelkich starań, aby produkty były czyste i wolne od toksyn oraz certyfikowane. A teraz zwróćcie uwagę na te przepiękne opakowania. Marka LilySilk oferuje zarówno opakowania w stylu pudełek prezentowych, jak i opakowanie kopertówki. Wszystkie takie opakowania cudownie prezentują się, no właśnie jako prezenta, przecież mamy okres przedświąteczny, więc może warto o nich pomyśleć? LilySilk posiada w swojej ofercie wszystko, co możesz sobie wyobrazić z jedwabiem. Bluzki, piżamy, poszewki na poduszki, komplety pościeli i inne produkty. Duży wybór kolorów i rozmiarów, wszystko profesjonalnie wykonane z najlepszej jakości materiałów. Czy wiecie, że badania pokazują, iż spanie na jedwabnych poszewkach na poduszki może faktycznie zmniejszać lub zapobiegać powstawaniu zmarszczek? Uwaga! Naturalne białko komórkowe, które zawarte jest w jedwabiu, może przyspieszać metabolizm komórek skóry, a dzięki temu szybciej się one odnawiają. Jedwab jest naturalnie hipoalergiczny, jest też wolny od potencjalnie drażniących chemikaliów i substancji toksycznych, przez co też może być spokojnie noszony i bezpiecznie noszony, wykorzystywany przez osoby, które posiadają skórę wrażliwą, takie jak ja. A teraz pokażę Wam dokładnie zawartość tych pięknych pudełek. Już widzieliście w opakowaniach, ale pokażę Wam teraz na sobie. Pierwsza rzecz to będzie ten przepiękny sweter wykonany w 100% z wełny merino. Ja mam rozmiar S. On jest dostępny też w dwóch kolorach, czyli w tym, który widzicie, taki beżowo-czarny i czarno-biały. Przepiękny jest ten sweter, właśnie z takim golfem, mięciutki. Ja ostatnio zakochałam się w tych paskach i to wszystko przez Magdę Meg. Czekajcie, pokażę Wam dokładnie jeszcze, jak ten sweter wygląda. Jest tak niesamowicie miękki, jest tak niesamowicie przyjemny. Czuć, słuchajcie, że jest to jednak komfort. Jest to materiał dobry jakościowo i marka premium. Druga rzecz to ta oto przepiękna, biała, klasyczna, jedwabna koszula, która ma taki wyjątkowy szczegół, a mianowicie nie ma tutaj guzików, a zapięciem są perełki. Zobaczcie, przy mankietach, tutaj przy rękawach, po całej długości, kołnierzyk, mam ją w rozmiarze S. Zaraz Wam dokładnie pokażę, jak ona wygląda. Ale muszę Wam powiedzieć, że miałam ogromny problem z tym, na jaką koszulę się zdecydować. Bo tak myślałam już o okresie właśnie świąt. Mam mniej więcej w głowie taki outfit, który chciałabym założyć na Wigilię. No i tutaj pomyślałam sobie, że biała koszula to będzie taki klasyk, wyjątkowy, elegancki, który na pewno się sprawdzi. No i przeglądałam ofertę LilySilk na stronie, a tam jest tyle pięknych koszul, że uwierzcie mi, jest naprawdę trudno się zdecydować na jedną i najchętniej to bym wzięła kilka, ale mówię, przetestuję i sprawdzę na razie na podstawie tej koszuli i muszę Wam powiedzieć, że jestem zachwycona. oczywiście to jeszcze nie koniec, bo kto mnie ogląda od dłuższego czasu lub też podgląda moje media społecznościowe, to ten doskonale wie, że ja jestem ogromną fanką poszewek na poduszki właśnie z jedwabiu. I nie byłabym sobą, gdybym nie zamówiła poszewek od marki LilySilk. Zobaczcie, one są zapakowane w takie opakowania kopertówki. Oczywiście też mamy tutaj papier, zabezpieczenie, wszystko wykonane w najdrobniejszym szczególe perfekcyjnie. Już Wam pokazuję, jakie to są poszewki i dlaczego też się na nie zdecydowałam, ale no tak, ja zdecydowanie jestem na tak, jeśli mówimy o poszewkach jedwabnych na nasze poduszki. No i zobaczcie, poszewka, tak specjalnie założyłam ją tutaj na wieszak, żeby też pokazać Wam wielkość tej poszewki, jest jak dla mnie idealna na moje poduszki, które tutaj mam. Zresztą zobaczcie, tutaj też widzicie, mam poduszkę, na której śpię i ma poszewkę z jedwabiu. Dlatego też zdecydowałam się na taki sam kolor, właśnie w takiej szarości, szarość srebro, która idealnie pasuje mi tutaj do sypialni. No oczywiście, tak jak powiedziałam, mam poszewki dwie, czyli jedną dla mnie, jedną dla mojego Massimo. Te poszewki występują w różnych rozmiarach i oczywiście w różnych kolorach, więc na stronie LilySilk możecie sobie zobaczyć co i jak. I teraz tak, one nie mają żadnego zapięcia, tylko mają tutaj, one są szyte na taką zakładkę, widzicie? Że wkładamy sobie poduszkę, zakładamy w środku i idealnie nam pasuje, więc rozmiar możecie wybrać tak jaki chcecie, kolor tak jaki Wam pasuje, no i oczywiście pięknie zapakowane jedwabne poszewki, które do nas przychodzą i na których śpi się wyjątkowo dobrze. Jedwab ma też właściwości chłodzące latem, natomiast takie sprawiające, że jest ciepło i przyjemnie zimą, więc ja na przykład bardzo lubię spać na jedwabiu. Już nie mówiąc o tym, że w moim wieku przez poszewki takie bawełniane, kiedy leżę sobie na boku i przyciskam skórę do tej poszewki, no niestety robią się tak zwane odgnioty na twarzy. I kiedyś, jeszcze kiedyś, jak byłam młodsza, to te odgnioty tak 15-20 minut, pół godziny i znikały z tej skóry na twarzy. Dziś już niestety to tak nie wygląda. Więc jeśli jesteście w moim wieku lub też chcecie dobrze dbać o Waszą skórę lub jesteście starsze, to warto pomyśleć o tym, żeby mieć, słuchajcie, takie jedwabne poszewki i na nich właśnie spać. Ale w ogóle muszę Wam powiedzieć, że jedwab naprawdę ma genialne właściwości, nie tylko dla naszej skóry, ale również też dla naszych włosów, bo on powoduje, że te włosy się nie łamią, że one się nie skręcają, więc można spać na takiej poduszce, nawet w rozpuszczonych włosach i też nic się nie będzie działo, także... Słuchajcie, LilySilk, fantastyczna jakość, fantastyczne produkty. Ja jeszcze będę Wam o nich opowiadała, bo myślę, że naprawdę warto. Przy okazji widzicie, tutaj Wam się wyświetla kod zniżkowy, który dostałam od marki i za który bardzo, bardzo dziękuję, ponieważ są to produkty premium, a jeśli będziecie robić większe zamówienia, jeśli korzystacie z jedwabiu, z kaszmiru, z wełny merino, chcecie mieć rzeczy w dobrej jakości, to naprawdę warto skorzystać z tego kodu i coś sobie zamówić. Oczywiście wszystkie linki macie jak zawsze w opisie do dzisiejszego filmu, a ja teraz, słuchajcie, uciekam z moim Massimo w jedno wspaniałe miejsce i chyba już troszeczkę wprowadzę Was w klimat świąteczny. Zobaczcie, kochani, z kim ja się tutaj dzisiaj widzę na obiadku. Jestem z Krysią. Widzimy się przed świętami, wymieniamy się prezentami, ale pokażę wam. Zobaczcie, Krysia mi przyniosła kolagen, ja dla Krysi też, tygrysa. Także zaraz będziemy sobie zamawiać obiadek. Zobaczcie, nowe opakowanie kolagenu. Rozmawiamy oczywiście o wszystkich sprawach beauty, dla zdrowia i spędzamy miło czas. No muszę wam powiedzieć, że u mnie dzisiaj szykuje się pracowity wieczór. Tak, pewnie sobie pomyślicie, ile tutaj kosmetyków, jakieś paczki, o co tutaj chodzi, a tutaj dopakowania i tak dalej. No słuchajcie, uwielbiam ten okres właśnie świąt, przedświąteczny i tak dalej. Kocham robić prezenty i mogę wam tylko tyle zdradzić, że warto być moim obserwatorem i warto się u mnie udzielać. Być osobą aktywną i nie tylko. No właśnie, coś tutaj się szykuje, niespodzianki mikołajkowo-świąteczne, ale na razie więcej nie mogę wam zdradzić, no bo w końcu są to przecież niespodzianki, które teraz będę ogarniać. No i co? Zrobiłam 6 i zabrakło mi, słuchajcie, prawie wszystkiego, w sensie dopakowania. Tak się przygotowywałam, wszystko zorganizowałam i źle wyliczyłam. Także dzisiaj mam gotowych 6 paczek, ale będę robić następne. Może jutro albo pojutrze, jak zorganizuję resztę części właśnie do tych prezentów. No dobrze, czas najwyższy się ogarnąć, zmyć resztki makijażu, nałożyć sobie wcierkę i lakier we włosy, ale zanim się jeszcze z wami pożegnam, to muszę wam powiedzieć, że Flora Point nastroiła mnie tak cudownie, świątecznie i chyba jutro podjadę sobie do garażu i wyciągnę wszystkie moje dekoracje świąteczne. Zacznę już je zwozić do domu i za chwilę ubierać choinkę. Jezu, jak ja uwielbiam ten okres, nie wiem jak wy, ale ja po prostu uwielbiam. Nawet jeżeli wyjeżdżamy do Włoch, to święta muszą być i atmosferę trzeba czuć. A jeszcze wam zdradzę, że podjechałam w jedno miejsce i kupiłam sobie cudowny kubeczek z porcelany świąteczny. Ale nie pokażę wam go tutaj, pokażę go na Instagramie, żeby was zachęcić trochę, żebyście wchodzili na ten mój Instagram i sprawdzali, co tam się dzieje. Także kochani, żegnam się z wami, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że miło spędziliście czas, że miło wam się oglądało ten dzisiejszy daily vlog i widzimy się oczywiście w kolejnych publikacjach. Pamiętajcie, by rozwinąć opis, tam macie wszystkie linki, a jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Do zobaczenia, buziaki. Pa!